byliśmy słabsi po prostu. No mamy swoje problemy zdrowotne po prostu, brakło nam troszeczkę dziewczyn, nie ma naszej rozgrywającej Łątowskiej, nie ma Sochaczewskiej, nie ma Hamudy w to miejsce. Niestety też troszeczkę w młodszych grupach mamy też problemów takich przeziębieniowych, to nie są duże sprawy, ale no, nam nie wolno też ryzykować zdrowiem tych dziewczyn, więc wystawiliśmy taki zespół, który w tej chwili się pokazał, że w pierwszej szóstce grała na skrzydle kadetka Marysia Woźniak, rozgrywała Hania Słotarska, również kadetka. Pozostałe dziewczyny no, też wchodziły przez i Orzeł, Julka, także to też kadetka jest. Także tym razem graliśmy bardzo młodym, takim okrojonym składem, bo nawet tej dziewczynie Hani Słotarskiej nie mogliśmy jak pomóc, bo drugiej rozgrywającej już nie było. Reszta jest wszystko chore. Także biorąc to pod uwagę, to ja tym dziewczynom dziękuję za ten mecz, bo one no, robiły wszystko, co potrafią, co mogły. I no, tutaj wzięła górę przede wszystkim no, doświadczenie zespołu przeciwnego. Dziewczyny potrafiły te dzieciaki moje ograć po prostu i tyle. Ale ja jestem zadowolony z tego, że one się nie poddały, wiedząc, że mamy taki skład okrojony. Nawet nie mogliśmy czternastki wystawić dzisiaj. I biorąc to wszystko pod uwagę, ja mimo wszystko jestem zadowolony z tego meczu. No, jeżeli spojrzymy na pozytywy, była to też przecież okazja, żeby właśnie te młode dziewczyny się ograły, zdobyły jakieś doświadczenie. Tak jest, ja podkreślam to w każdym wywiadzie, że dla nas ta druga liga to jest takim poligonem. To jest super dla nas, że możemy grać na takim poziomie tymi młodymi dziewczynami, bo one w ten sposób nabierają doświadczenia. Wydaje mi się, że to zaprocentuje. Jeszcze tak na zakończenie chciałem zapytać o sam przebieg meczu. Po pierwszym secie, no przegranym, drugim wydawało się, że sytuację może da się opanować, ale jednak no rzeczywiście chyba to doświadczenie przeciwnicy zagrało. Tak, to jest szkoda mi pierwszego seta, bo myśmy przegrywając go wyszliśmy prawie na równy z równym, graliśmy punkt za punkt. I popełniliśmy takie, no nie ma głupich błędów, ale właśnie takie głupie błędy w takich decydujących momentach, kiedy mogliśmy odskoczyć, to nam piłka wpadła, tutaj nie skończyliśmy piłki przechodzącej, którą wywaliliśmy w aut, więc szkoda tego seta, bo gdyby ten pierwszy poszedł, to myślę, że wynik mógłby być nawet w tym składzie inny. No drugi fajnie, dziewczyny, wszystko nam wychodziło tym razem, no w trzecim do połowy, no i potem brakło tych chłodnych głów. Jednak tam to doświadczenie, umiejętność zmiany tempa ataku, po kierunkach dziewczyny zaczęły uderzać, zaczęły nas gonić trochę zagrywką. Myśmy tutaj pękli przede wszystkim na przyjęciu. Zaczęliśmy grać niedokładnie i stąd taki wynik.